Piotreczku, chodź. No widzisz? Cześć, kochanie. Tu Augustik. I gadułka. Cześć, dzióbki, jak tam? I nasz trzeci piesek. Ten piesek, który tutaj zawsze chodzi. Ten nietypowy, tak? Cześć, cześć. Ty też się witasz, tak? Cześć, malutka. Ty zawsze tu jesteś. Też się witaj, nie boisz. No zawsze jest, no. No jest zawsze tutaj. Także proszę o two, ale tu lało. Wow. Gdzie jest braciszek? Gadułka, gdzie braciszek? Augustik. Nie chodź. A kto tam z tyłu chodzi? O, tam rakun jeszcze chodzi z tyłu jeden. Ty też chodź. No, o, chodź, ja. No chodź, tak, chodźcie, chodźcie. Chodź, tu masz, no chodź. Chodźcie, chodźcie. Tu masz. Chodź, masz. Tu masz. Tu masz. Gadułka by chciało, tylko że dla kotków. No chodź, tu też. Daj gadułce z jej dla kotków. A ty co, nie głodny, malutki? Witam wszystkich z Zealand. I dzisiaj będę jechać bryczką z moimi sąsiadami tutaj na to otwarcie tego nowego sklepu naszego znajomego Menonita Alvina. Także zapraszam na troszeczkę inny vlog. Dziesiąta 30 rano, piękny dzień. Mam nadzieję, że nie będzie padało dzisiaj. Kolejny sąsiad jechał z bryczką, także właśnie taką kabrioletową bryczką mamy się dzisiaj wybrać z córkami Ralfa do Misty Meadows, do Alvina. Jakie ładne kwiaty mają. Dziury w drodze. Pięknie tutaj mają taka dolina. I warzywka przed domem. Duża rodzina, dlatego że 8 aż dzieci jest. Jest co robić tutaj. Hi! Look at this. Zobaczcie, jak fajnie. He's a nice horse. What's his name? Hey! Hey, little one! Hey! Cześć, cześć. Hej. I krówki. I tak to tu wygląda, to obejście. Mi się bardzo ta dolina tutaj podoba. To pastwisko. Jest co robić tutaj naprawdę. Dzieci wszystkie pomagają. I właśnie dziewczyny zerwały groszek. No i mamy tu kuchnię. Ten dom wygląda mały, ale on jest dosyć duży, dlatego że tu jest jeszcze część wkopana w ziemię, tak jakby mieszkalna. Bardzo fajne są te płoty. Bardzo takie proste, rustykalne. A i też mają, będą kwiatki.
gladiole. Może ile fasole, ile groszków. Tak ten dom wygląda. Bardzo ciekawy. Oh yeah. Good morning. Awesome, great, okay. Kabriolety przygotowują. If I speak funny language, that means I'm speaking Polish. So that's for the video. Hey! Oh yeah. He has lots of projects. He has to do something with the bees. So the people, the Polish, the enemy would. They were really good. Już prawie gotowi jesteśmy. Dziewczyny się uczesały, ubrały. Nice hair, long hair. On this buggy are very good. It's not. Phyllis, right? Yeah. So Phyllis, how old are you here? 11. Yeah, you have beautiful hair. Beautiful girl too. It's crazy, eh? Today. Grass-fed beef, okay. We make it with maple syrup and sea salt. Bardzo, bardzo dużo ludzi dzisiaj. Niesamowicie dużo, naprawdę. Somebody did lots of shopping today, right? Big chips and marshmallows. Oh, you're gonna have a bonfire? I'm going from. Ta kolejka za hamburgerami i za hot dogami. A tu są te obręcze na ognisko. My też naszą stąd mamy, tylko że nasza jest troszeczkę inna. Kupiłam 2 lata temu. Bardzo, bardzo się sprawdza. Proszę zobaczyć, ile ludzi tu. Beczki. Feel free to just come back in the shade instead of standing. Well, we're going to get a. Oh, that's right. Thank you.
interesting. So truskawki. Taką moją małą reklamę. Zobaczcie, nawet mają proszek z sera. Wow, that's a quite a recognition. I wish that every day were as busy as today for you. Maybe a little bit less. Maybe a little less, but... Nawet mają organiczne z fair trade banany i lokalny garlic, znaczy czosnek, który jest naprawdę wspaniały, nie taki jak te chińskie. Bardzo dużo ludzi. She's the long-term employee here. How many years? You've been here? 8, see? That's a long time. Kupiłam worek mąki, bo Zi lubi robić chleb. Ale dopiero odbiorę w poniedziałek, dlatego że teraz jesteśmy z tą bryczką, to nie bardzo. Ile to różnych popcornów mają, nawet czerwone. Ile różnych wydań Biblii. W środku Arki Nowego książka. Ciekawa. Książki o huraganach. Barbecue jest dzisiaj za darmo, tutaj dla wszystkich. I to jest prezent od Alvina. Mm.
shape like you. How fast the clouds are moving today. Look, oh, funny, there's burger. Co sobie gawędzicie razem, chłopaki i dziewczyny? Good. No to jedziemy do domu już. No, without the cushion I prefer. Okay. Yeah, too high. This one's better. Ale gorąco jest. Jest pierwsza już po południu. No i żadnej chmury prawie nie ma na niebie, zresztą są jakieś tam małe. Także ile ludzi dzisiaj tutaj było, naprawdę. Czekam książki, to jest jakieś wspomnienie, jakiej pani z Ukrainy. Tutaj mamy w środku Arki Noego. I jedziemy. Those dresses never get into the wheels. Oh, sometimes. Sometimes, oh. Yeah. I bought some books. Oh. See? This one is. I like memoirs. I like real stories. Is this a real story? It's some lady from Ukraine. I don't know. Some interesting. And that's. This is. Of the Noah's Ark. Sort of like a design. Oh. Yeah, how that was designed. Look at him. But there's no place to go, Lincoln. No place to go out there, really? Take a swing around the cars there. No, he's gonna go, yeah, maybe. Yeah, take a swing around the cars, it would be better. Yeah, because here it's like, you know. You can't go around, yeah. Wszystko tak zapchane samochodami, że nie możemy wyjechać nawet. O, tutaj taka mała grobla. No i konie, na, koni, koni prowadzi konie. Yeah. Good job. You're the same age, right? Yeah. Yeah. Mm-hmm. So good to have a cousin the same age. I had one that was 1 year, 6 months younger than me. But he was a boy, huh? Oh, he was a boy. He was a boy. But we played together, yeah. Yeah. Mm-hmm. And then a niece, yeah, just same age. Yeah. We're actually, me and my niece are actually closer in age than me. Right, so who's older, you or your niece? Okay, how much? By how much? For 3 weeks. So funny. Look at the horses, how happy.
takie zadowolone koniki w domu. No ja. I bardzo było wygodnie, mięciutko, fajnie się jechało. I'm saying it was very comfortable and soft. Do you have a picture in there? Of you? Hey, you said Silka? Mm-hmm. Silka. O. No i tak wycieczka dobiegła końca. I nabierałyśmy razem groszków. Proszę, pomogłam zrobić. Idę teraz mojego męża nakarmić. Tak to wygląda u nich w kuchni.